Cześć! Ostatni odcinek o aktualizacji systemu w moim Genosie nagrywałem już sporo czasu temu. Od tej pory dużo wody w Wiśle upłynęło, a z racji takiej, że korzystając z okazji, że mam nowy aparat, chciałem nagrać dla Was konkretny, skondensowany materiał, dużo krótszy, który będę mógł Wam szybciej wysyłać, jak pytacie na forach o właśnie instrukcję instalacji firmware'u. I uwaga, ten film będzie przydatny posiadaczom instrumentów marki Yamaha, modele SX600, SX700, SX900 i oczywiście flagowy Genos, na którym to będziemy pracować. Do całej procedury będziesz potrzebować pendrive'a, komputera z internetem, no i oczywiście Waszego instrumentu, jakieś 5-10 minut wolnego czasu, trochę humoru, odrobinkę cierpliwości, no i mój poradnik. Więc ja nazywam się Strużycki, Jerzy, Ty oglądasz kanał Akademia Keyboardu Keyboardway i witam Cię w 40. jubileuszowym odcinku serii Yamaha bez tajemnic, w którym to pokazuję i obrazuję Wam tajniki obsługi instrumentów marki Yamaha i sami możecie przyznać po tych 40 odcinkach, że nie jest to wszystko takie trudne, na jakie wygląda. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Całą procedurę instalacji zaczynamy zawsze od naszego pendrive'a, przynajmniej ja to w taki sposób robię. Upewnijcie się, że instrument będzie czytał pendrive'a, a w tym celu, jeśli nie jesteście pewni, warto sformatować pendrive'a z poziomu instrumentu, więc najpierw wkładamy go w gniazdo. Następnie na panelu głównym instrumentu klikamy przycisk menu, przechodzimy do menu 2, zakładka utility, czyli taki kluczyk i tutaj po lewej stronie wybieramy sobie storage, klikamy na USB. Jak widzicie, w tym wypadku pojemność mojego pendrive'a to jest 0 bajtów. Informacja jest to o tym, że pendrive nie jest czytany przez instrument. Aby go aktualizować, aktywować czy też sformatować do odpowiedniego formatu, klikamy po prostu przycisk format. I następnie jest. Czekamy krótką chwilę i dostajemy komunikat, że nasz pendrive jest widoczny. Od razu pojawiła się pojemność naszego pendrive'a, która wynosi prawie tyle samo co dysk w Genosie, 60 GB. Oczywiście pendrive ma 64. Następnie wkładamy naszego pendrive'a do komputera. Następnie wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową i wpisujemy sobie na przykład Yamaha Genos Firmware Update. Przechodzimy. O, proszę bardzo, filmik Akademii Keyboardu się wyświetlił. 16 listopada 2019. Wchodzimy na stronę główną Yamahy Genos Materiały do pobrania. I na liście widzimy najnowszy firmware 2.11, który klikamy. Akceptujemy sobie tam wszystkie pliki i cookie. Wchodzimy na sam dół, tu jest lista oczywiście zmian, słuchajcie, najnowszy 2.11. Delikatna poprawka, ja mam aktualnie zainstalowany 2.10 na czas tego odcinka, więc wgrywam sobie 2.11, chociaż no, nie potrzebuję go, ale robię to dla Was. Zgadzam się, pobieram plik. Czekamy kilka chwil. Gdy nasz plik już się pobierze, otwieramy go. Następnie plik Genos Setup PRG wypakowujemy do naszego dysku. W tym wypadku jest to mój pendrive USB-K. Wchodzimy na pendrive'a i jest nasz plik. Jeśli chodzi o komputer, to tyle. Przechodząc do instrumentu, jak zwykle wkładamy pendrive z powrotem w to samo gniazdo i teraz uruchamiamy instrument. Uwaga, kombinacją przycisku Power plus przycisk Start-Stop od obsługi stylów. Na ekranie naszego instrumentu wyświetliła się informacja o aktualizacji 2.11. Żeby rozpocząć aktualizację, klikamy przycisk Start. Natomiast w tym momencie jeszcze nadmienię jedną bardzo ważną rzecz, którą przez tyle lat obsługi i aktualizowania instrumentu Yamaha Genos mogę Wam powiedzieć, nie tylko Genosa. Słuchajcie, podczas aktualizacji żadne dane z instrumentu nie zostaną utracone. Expansion packi, brzmienia dodatkowe, wszystkie registracje, teksty, style, pliki MIDI, wszystko zostaje na instrumencie. W instrumentach marki Yamaha nigdy nic nie znika. Natomiast na wypadek, nie daj Boże, braku prądu, co podczas na przykład wyłączenia się prądu spowoduje uszkodzenie systemu w Waszym instrumencie, proponuję zrobić zawsze kopię zapasową w
wszystkich plików przed rozpoczęciem procedury aktualizacji. Natomiast ja nie spodziewam się braku prądu, lubię w życiu delikatny dreszczyk adrenaliny i klikam sobie przycisk Start-Stop. I jak widzicie, instrument instaluje nasze oprogramowanie 2.11. Całość procedury trwa 2, 3, a może maksymalnie 5 minut. Jest to bardzo, bardzo szybko. Wyskoczył komunikat, że aktualizacja zakończyła się poprawnie. Najnowszy system to jest 2.11. Patrząc na ekran mojego aparatu, mogę stwierdzić, że trwało to około 3 minuty. Następnie wyłączamy instrument przyciskiem Power On Off. I włączamy ponownie. Jak widzicie, system się załadował. Klikamy menu, następnie menu 2, utility i mamy informację system. Nasza wersja systemu to 2.11. Voilà! Wierzę, że teraz instalacja firmware'u w instrumentach SX600, 700, 900 czy Genos nie będzie dla Ciebie żadnym, nawet najmniejszym wyzwaniem. Jeśli odcinek Ci się podobał, to koniecznie subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, być może z pomysłem na następne odcinki. Ja te komentarze staram się czytać, odpowiadać na bieżąco, co zresztą pewnie widzicie, i realizować dla Was najlepsze materiały w świecie polskiego internetu dotyczące obsługi keyboardów marki Yamaha. Z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się, cześć!